Witam serdecznie, jestem Michał Wolfram i zapraszam na pierwszy odcinek z Klocków, nagrywany na nowym Macu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. To jest tak naprawdę jeden wielki test, ponieważ nie nagrywam na domyślnym urządzeniu nagrywającym Apple'a, tylko na programie OBS. Zobaczymy, jak on się spisze. Robi mi wielkie nadzieje, gdyż podczas nagrywania praktycznie nie mam żadnych ścinek, w przeciwieństwie do programu Apple'owego. Natomiast zobaczymy, jak się będzie spisywał. Nagram już jeden klip, który wyglądał na odrobinkę niedopracowany przez takie zniekształcenia, po prostu rozmycia tekstu, czyli po prostu odrobinę kiepska, gorsza po prostu rozdzielczość, z tym, że on był nagrywany w FLV, a ten już jest nagrywany w H264. Ile mnie pamięć się myli. Na pewno jest to MP4, a czy H264 to jeszcze po prostu pewien nie jestem. Jak widzicie, to jest przypalam stejki. I skończył mi się po prostu węgiel. Mogłem tam coś założyć, ale nie do końca wiem jeszcze w tej chwili, co bym tam miał założyć. Jesteśmy teraz w moim kompleksie na serwerze WTC. Tam się wychodzi na górę i pokażę wam zresztą, jak to wygląda. Bo fajnie to wygląda, trochę się nad tym napracowałem. To jest serwer, na którym kiedyś graliśmy z Bartkiem Nowakiem. Niemniej kiedyś przestaliśmy wspólnie nagrywać, znaczy nagrywać, wspólnie grać. W tej chwili jestem tutaj ja, jest tutaj Deutsch. Myślę, że Braciszek, jak dostanie nowego Maca, to też będzie tutaj częstym gościem. I cóż, widzę, że wszystko dobrze działa. Nie jestem pewien, jak działa nagrywanie. Przekonam się o tym, jak skończę nagrywać ten klip. Być może on nawet skończy na YouTubie, ale zobaczę. Kiedyś użytkownik Maciej Wasiak poprosił mnie, żebym wypowiedział się o nowym Macu, którego sobie sprawiłem. Dla niewtajemniczonych jest to model 2017 z touchbarem i z taką śmieszną myszką, która nie ma skoku, to znaczy nie naciska się w niej klawisza, tylko jest wibracja, jak się naciska na przycisk. Znaczy to nie jest myszka, to jest touchbar, czy tam jak to Apple nazywa. Dla mnie to jest myszka, bo myszki innej nie używam. Powiem tak, sprzęt jest bardzo fajny, bardzo ładnie działa, płynnie. W Premiere Pro nie ma większych problemów z renderem filmów, w After Effectsie tak samo. Można bardzo ładnie, płynnie sobie pracować w pakietach Adobe. Na początku byłem troszeczkę zdruzgotany, ponieważ wgrałem Gimpa i pomyślałem sobie, że po prostu Gimp działa tragicznie i inne programy też będą działały tragicznie. A tu okazuje się, że jednak jest przeciwnie, że Gimp działa kiepsko, natomiast programy Adobe działają już bardzo dobrze. Wybaczcie tutaj sygnowanie, ideologię i tak dalej. To jest budowla, o ile się nie mylę, Bartka Nowaka. Natomiast to nie jest mój domek, ja go nie wybudowałem, a każdy tutaj ma prawo budować, co mu się podoba. Grają tutaj ludzie dorośli, więc nie będę tutaj każdego pilnował i mówił mu, co może budować, a czego nie może. Okej. Dostałem mi tylko dwa mięska na pasku zdrowia. Jak się tutaj konsumuje? A, normalnie. Fajnie. Po prostu przytrzymuję dwa palce na... na myszce i działa. Just works. Fajnie, to mnie bardzo cieszy. Zabijam w tej chwili owieczki dlatego, bo myślałem sobie ostatnio, żeby zrobić sobie dywanik w moim domku. On jest taki na razie bardzo surowy, tam niewiele jest, ponieważ bardziej się skupiałem na zrobieniu sobie eleganckiej kopalni niż na robieniu jakichś wnętrz, ale myślę, że teraz jak będę miał po prostu weekendami trochę czasu, to będę się bawił również w dekoratorstwo wnętrz. Fajnie, że jest tutaj pustynia. Pustynia jest bardzo potrzebna, ponieważ mogę sobie dzięki niej wytworzyć szkło, którego potem będę mógł sobie użyć do tworzenia jakichś wieżowców,
Myślałem też, żeby sobie tutaj w klockach zbudować replikę bliźniaczych wież z Nowego Jorku. A odnośnie, jeżeli już jesteśmy przy wieżach, to ten serwer już jest pod banderą czegoś, co jest następcą Five Serwu, czyli WTC. On jest jeszcze dostępny przez IP, ale już niebawem nie będzie, ponieważ przechodzę z większością moich projektów do sieci wewnętrznej VPN, tak zwanej. Polega to na tym, że instalujecie sobie program w komputerze, coś w stylu Hamachi, i dzięki temu łączycie się do takiej mojej sieci wewnętrznej, dzięki której są wszystkie moje serwery widoczne i dzięki której, przypuśćmy, jeżeli użytkownik, no załóżmy, jeżeli Dojczu chce sobie postawić na swoim komputerze serwer Minecrafta, a braciszek chciałby na niego wbić, to nie ma problemu, wystarczy, że po prostu Dojczu poda braciszkowi swój adres IP z tej mojej sieci. Nie trzeba żadnych na routerach, na modemach robić żadnych przekierowań, nie trzeba dodatkowych ustawień wprowadzać nigdzie, tylko po prostu ten serwer jest od razu widoczny u braciszka, jeżeli wpiszę adres IP komputera Dojcza. Zobaczymy, coś tam się świeci. Zębek mnie w tej chwili nie interesuje. Akurat. Chodzę tak sobie spokojnie w nocy, chociaż jak to śpiewał tak o Hemingway, panowie biją. Niemniej to mi tutaj nie sprawia większych trudności, ponieważ w każdej chwili za pomocą prostej komendy mogę wrócić z powrotem do swojego domku. Dlatego też po prostu sobie latam tak wieczorową porą. W Realu też latam wieczorową porą, z tym, że na spacery. Dlatego też mniej mam czasu dla Was, bo codziennie mniej więcej o tej porze, jest w tej chwili 18:25, chodzę sobie na spacer. Dlaczego chodzę na spacer? Dlatego, że się modlę. Mam trochę dużo modlitw i po prostu muszę mieć jakby normę dzienną wyrobioną i dlatego sobie wymyśliłem, że dodatkowo będę chodził na spacer, żeby po prostu i mieć pomodlone i trochę ruchu na świeżym powietrzu też zaliczyć, bo do tej pory tylko siedziałem przed tym komputerkiem przysłowiowym i niewiele co robiłem poza tym. No oczywiście praca pracą, ale też właśnie po godzinach lubię sobie chodzić na spacery. Dobrze, to coś tak się świeciło według mnie ciekawego. Myślałem, że to jest jakaś świątynia czy coś. A się okazuje, że to jest po prostu zwykłe ziołko lawy, które tutaj się na tej pustyni znajduje. Trochę już mi tego jedzonka ubyło. Lepiej by było, gdybym wrócił do domu. Okej, okay. Jedzonko mamy. A zapomniałem tak naprawdę, po co na zewnątrz się udałem. A udałem się tam tylko dlatego, żeby zdobyć trochę drewna. A niestety tego drewna nie zdobyłem, zdobędę je innym razem. Mam już siekierę i będę mógł kiedyś tam wrócić na zewnątrz i trochę drewna na swoje budowle zdobyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, widzowie. Mam nadzieję, że ten materiał nagrany na nowym MacBooku Wam się spodobał. Może być też swego rodzaju odnośnikiem, żebyście zobaczyli, jak działa nagrywanie właśnie na takim sprzęcie i czy warto jest coś takiego kupić, by nagrywać na nim Minecraft. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę miłego dnia.